Upominał się o nędzarzy i prawa człowieka, o zniesienie kary śmierci i bezpłatną edukację, o zakaz pracy dla dzieci i emancypację kobiet. Wreszcie o utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Victor Hugo był świadkiem zachodzących w XIX wieku przemian, z których narodził się dzisiejszy świat. Tworzył dzieła, które były owocem przemyśleń prawdziwie wizjonerskich. W dziejach literatury zdarzają się wiersze, które w kontekście danej epoki mają wymowę niezwykle współczesną i aktualną. Czytamy kilka linijek i wiemy, to o stalinizmie, to przeciwko wojnie w Iraku, to za ekologią, a to jest atak na neoliberalizm i wszechwładzę rynku. Mamy do czynienia z niezwykłą poetycką wizją, z projekcją wyobraźni. 83 lata życia pośród meandrów stulecia rewolucji, w tym 20 na wygnaniu, sprawiły, że młody monarchista wyrósł na prawdziwego patriarchę Republiki Francuskiej. Hugo pisał: poruszam się pomiędzy cywilizacją a rewolucją. Jeśli zagrożony jest porządek, należy bronić cywilizacji i wolności. Kiedy jednak porządek zaczyna kostnieć, warto użyć rewolucyjnych metod, aby nim potrząsnąć, gdyż w przeciwnym wypadku zabraknie nam wolności. Moim zdaniem był zwolennikiem radykalnych, chociaż nie skrajnie rewolucyjnych reform. Victor Hugo, świadek ery rewolucji. Realizacja. Wszystko, co teraz widzimy, to zorza. Dwudziestoośmioletni Hugo jest już znanym pisarzem. Autor Ostatniego dnia skazańca rozpoczyna pracę nad nową powieścią, której bohaterem ma być lud Paryża w czasach późnego średniowiecza. Pisząc dzwonnika z Notre Dame, niemal nie zauważa ulicznych walk toczących się pod jego oknami. Oto prawdziwy lud bije się o zaprowadzenie republiki. W wyniku rewolucji lipcowej w 1830 roku we Francji ustanowiona zostaje liberalna monarchia z królem Ludwikiem Filipem na czele. Pokolenie romantyków domaga się głównie rewolucji estetycznej, która zmiecie w proch klasycyzm i jego reguły. O rewolucji politycznej nie było mowy. Czołowy przedstawiciel romantyzmu Victor Hugo żyje jak przykładny mieszczanin, ma żonę i dzieci. Szuka jednak kontaktu z ludem, próbuje zrozumieć jego problemy. Kontakty te umożliwi mu Juliette Drouet, aktorka z przeszłością kurtyzany, która będzie jego kochanką przez blisko pół wieku. W liście do Wiktora Juliette pisze: i ja skarżę się na los i społeczeństwo. Na los, dlatego że skazał mnie na kondycję niegodną mej inteligencji, na społeczeństwo, gdyż miłość i szczęście wydziela mi dawkami. Wyślij mi swoją podobiznę, chcę na ciebie patrzeć, gdy cię nie ma przy mnie. Mając lat 24, Hugo otrzymuje order Legii Honorowej. Członkiem Akademii Francuskiej zostaje w wieku zaledwie 39 lat. W ciągu dekady zdobywa uznanie i pozycje, o które inni walczą niekiedy przez całe życie. W latach 40. każe się nazywać wicehrabią. Wszyscy się z niego śmieją. On tymczasem goni za zaszczytami, dostaje medale, jada na mieście, wiedzie światowe życie i bywa u króla. Taki jest prawdziwy Hugo. Chateaubriand, który był akademikiem i parem Francji, zwierzył się Wiktorowi Hugo, że dzięki członkostwu w Akademii mógł rozpocząć działalność polityczną.
1845 roku król Ludwik Filip mianuje Wiktora Hugo parem Francji, który to tytuł, piastowany dożywotnio, przynależy członkom Izby Wyższej Parlamentu obradującej w Pałacu Luksemburskim. Izba parów pełniła funkcję dzisiejszego Senatu. Jak korzysta Hugo z tytułu para? Wygłasza przemówienia w obronie Polski, apeluje o ochronę pasa nadbrzeżnego. Nie porusza zagadnień społecznych, które zajmują tyle miejsca w jego twórczości literackiej. Obsypany wszelkimi możliwymi honorami, od 2 lat przeżywa kryzys. Przestał pisać w roku 1843, kiedy to jego córka utonęła w Sekwanie. Z dziennika Juliette Drouet. Dopóki żyję, nie zapomnę tego strachu, jaki go ogarnął. Jego biedne wargi pobladły, oczy patrzyły nieprzytomnie, po policzkach płynęły łzy. Po tym wydarzeniu przestaje publikować. Nie publikuje, ale nadal pisze. To prawda, zaczyna pisać nową powieść. To jeszcze nie są nędznicy, dopiero zapoznaje się z tematem. Odwiedza dzielnice zamieszkane przez biedotę, notuje poszczególne słowa, uczy się żargonu. Dlaczego to robi? Ano dlatego, że największym powodzeniem cieszą się wówczas książki o wydźwięku społecznym. Hugo wyczuwa ten trend i wie, że sam jest już jakby na marginesie. Młode pokolenie żartuje sobie z niego. Dzwonnika z Notre Dame napisał w stylu Waltera Scotta. Teraz próbuje czegoś innego. Posyła kolejne szkice Juliette, błądzi po omacku, nie jest z siebie zadowolony. Zaczyna pisanie dziennika, który jest ciekawym eksperymentem. Opowiada w nim mianowicie o tym, czego dowiedział się w konkretnym dniu. Opisuje życie biedoty zamieszkującej przedmieścia, rudery w oceanie błota. Nabiera przekonania, że z nędzą walczyć można jedynie za pomocą odgórnych reform, a zwłaszcza reformy edukacji. Dostrzega rosnący gniew ludu, a jednocześnie zauważa, że robotnicy nie umieją się sami zorganizować. Zresztą, dlaczego miałoby być inaczej? Niemy lud nie głosuje. Pracy ludu nikt nie dostrzega. Politycznie najbliżej mu do konserwatystów, ale ma w sobie żyłkę społeczną. Nieprawdą jest, że o nędzarzy zaczął upominać się dopiero pod koniec życia. Jako młody konserwatysta domagał się zniesienia kary śmierci i bronił biednych. Mamy w dzienniku notatkę o niezwykłej wadze. Otóż jest oficjalnym gościem na ślubie. To był chyba ślub księcia de Montpensier. I widzi kontrast pomiędzy ludźmi w pięknych strojach powracających z uroczystości, a tłumem nędzarzy na chodnikach i tak dalej. Widzi tę nienawiść w ich oczach. Dostrzega, że coś się szykuje. Wydarzenia, które nadchodzą, będą miały poważne konsekwencje. Dziewiętnastego lutego w Izbie Parów dyskusja nad ustawą o ograniczeniu pracy nieletnich w fabrykach. Notuje na kartce papieru: nędza popycha lud do rewolucji, a rewolucja skazuje lud na nędzę. Rewolucja z 1848 roku sprawia, że Hugo przerywa pracę nad nędznikami. Należy pamiętać, co działo się w głowach ówczesnych prominentów i zwykłych ludzi. To był kompletny chaos.
Nawet ktoś tak utalentowany jak Hugo nie był w stanie pisać. Taka przerwa była czymś normalnym. Robotnicy walczą o przywileje społeczne i prawo do głosowania. Mają już dość monarchii, która knebluje im usta. W lutym 1848 roku wybucha rewolucja. 24 lutego ludzie uwijają się przy budowie barykad. To już nie są zamieszki, to powstanie. Po kilkudniowych walkach klasa robotnicza obala stary reżim i obejmuje kontrolę nad stolicą. Lud wdziera się do Pałacu Królewskiego i depcze tron. Izba Parów zostaje rozwiązana. Na Place du Château słyszę mężczyznę, który mówi: to rok 1830. Nie zgadzam się. Wtedy za Karolem X stał książę Orleanu. Teraz za Ludwikiem Filipem nie stoi nikt. Republikanie powołują rząd tymczasowy, do którego wchodzą ludzie z otoczenia poety Alfonsa de Lamartina. Lamartine od dawna angażował się w walkę na rzecz ustroju republikańskiego, więc to on wysuwa się na pierwszy plan. W praktyce kieruje rządem. Hugo pozostaje na marginesie życia politycznego. Inaczej niż w 1830 roku, lud nie daje się wymanewrować burżuazji. Wywiera nacisk na rząd tymczasowy, który w paryskim ratuszu proklamuje drugą republikę. Robotnicy chcą odgrywać w niej znaczącą rolę. Domagają się ustaw o głosowaniu powszechnym, prawie do pracy, o zniesieniu nędzy. Symbolem ich żądań jest czerwona flaga. Tymczasem Lamartine, poeta rewolucji, przekonuje rząd do przywrócenia flagi trójkolorowej. Opowiada się bowiem za republiką bardziej umiarkowaną. Republika powstaje w ciągu 3 dni. Dochodzi do wybuchu czegoś, co zaledwie tliło się w głowach garstki jej zwolenników. Nikt nie podważa ich idei. To coś niesamowitego. Poparcie dla republiki rośnie bardzo szybko. Dotychczasowi monarchiści stają się republikanami. Lewicowe nastroje ogarniają niemal wszystkich, nawet Baudelaire'a, który w gruncie rzeczy był strasznym reakcjonistą. Victor Hugo jest jednym z niewielu, którzy mówią nie. I pisze: byłem przeciwko republice wczoraj, nie opowiadam się za nią także i dzisiaj. Niedawno jeszcze byłem parem Francji i nie widziałem, aby monarchia była zagrożeniem dla wolności. Nie zmienia poglądów jak rękawiczki. Sam siebie nazywa republikaninem przyszłości. Obecnie nie widzi miejsca dla takiego ustroju. Powszechna republika będzie ostatnim głosem postępu. Czy jej godzina wybiła już we Francji? Pragnę republiki, która potrafi się utrzymać. Wykonano ogromny krok do przodu. Robotnicy zastąpili parów. Jednym z pierwszych dekretów była ustawa o prawie do pracy. Wiązało się to z postulatami walki z nędzą. Zorganizowano tak zwane warsztaty narodowe, które miały zapobiegać bezrobociu. Ludzie zatrudnieni przy pracach ziemnych kierowanych przez warsztaty mogli wreszcie zarobić. Komisja złożona z robotników przegłosowuje w Pałacu Luksemburskim ustawy, w wyniku których zatrudnienie ma znaleźć 100 tysięcy bezrobotnych. Właścicielom fabryk zależy jednak, aby nowe rozwiązania nie przyczyniły się do wzrostu konkurencji na rynku pracy. Ten manewr umyka uwadze Victora Hugo, który notuje w dzienniku. To jest psucie godnego i szlachetnego ludu. Zaproszenie do lenistwa. Jałmużna zamiast wynagrodzenia.
4 miesiące lenistwa uczyniły z robotnika nieroba, który gardzi cywilizacją. Od 4 miesięcy żyjemy w rozpalonym piecu, czerwiec 1848 roku. Obawiając się terroru z czasów rewolucji francuskiej, Victor Hugo nie popiera robotników i w nadchodzących wyborach do parlamentu startuje jako kandydat prawicy. Powszechne głosowanie nie zdaje egzaminu, francuska prowincja bowiem to w większości analfabeci. W nowym zgromadzeniu większość zdobywają konserwatyści i monarchiści. W swoim pierwszym wystąpieniu domagałem się rozwiązania warsztatów narodowych i przekształcenia ich w instytucję, która stanie się użyteczna, a nie szkodliwa. Po rozwiązaniu warsztatów przez nowe zgromadzenie robotnicy wychodzą na ulicę. W czerwcu wybucha powstanie. Pomiędzy 24 a 26 czerwca 1848 roku na ulicach Paryża zostaje wzniesionych 400 barykad. To prawdziwa wojna domowa. Zgromadzenie początkowo nie reaguje, a potem wzywa na pomoc wojsko. Wreszcie nadarzyła się okazja, aby rozprawić się z motłochem. Hugo jest w tym momencie po stronie władzy, ale za chwilę zdobędzie się na odwagę i uda się na barykady, aby wezwać robotników do zaprzestania walk i podporządkowania się republice. Hugo poeta nie dostrzega, że robotnicza awangarda walczy o podmiotowość polityczną. Uważa, że drogą do emancypacji jest głosowanie, że garstka powstańców po prostu nie wie, co czyni. Powtarza, że lud walczy przeciwko sobie, co nie było prawdą, gdyż ci, którzy wyszli na ulicę, nie odnajdywali się po prostu w warunkach nowej republiki. Odebrano im przecież to, co uzyskali zaledwie kilka tygodni temu. Zmniejszenie czasu pracy, zakaz wyzysku, likwidację pracy na akord. Co tak naprawdę się wydarzyło? Nie ma dowodów na to, że Hugo zgodził się na strzelanie do powstańców. Był raczej wstrząśnięty, sprzeciwiał się represjom. Występował w obronie skazanych, próbował nie dopuścić do deportacji. Trudno sobie wyobrazić, aby kazał strzelać do tłumu. Poparłem kandydaturę Ludwika Napoleona Bonapartego 10 grudnia 1848 roku. Tłumieniem powstania czerwcowego dowodził generał Cavaignac, który teraz jest kandydatem na prezydenta republiki. Zagrozić mu może tylko Ludwik Napoleon Bonaparte. Bratanek cesarza, przyszły Napoleon III, wyróżniał się zaangażowaniem na rzecz biedoty. Napisał nawet na ten temat cały artykuł. Podobnie jak większość ówczesnych dziennikarzy, wykorzystywał legendę Bonapartego. Legendę, wedle której armia napoleońska niosła wolność ludowi, umożliwiając mu odegranie własnej roli w historii. Tak to wówczas postrzegano. Bratanek Napoleona wykorzystał te nastroje. Przyznaję, że miałem wątpliwości co do republiki. Kiedy jednak ujrzałem, jak jej wrogowie nią poniewierają, kiedy zobaczyłem, że krwawi, wówczas na powrót stanąłem po jej stronie, choć tylu innych odwróciło się od niej i dzisiaj walczę o nią. Republikanie, jestem z wami. R-
Szybko się rozczaruje i przekona, że Ludwik Bonaparte nie postępuje tak, jak to zapowiadał w tekście zatytułowanym O likwidacji pauperyzmu. Hugo nie ogląda się już zatem na nikogo i osobiście apeluje z trybuny zgromadzenia. Panowie, uczyniliście już całkiem sporo. Ocaliliście społeczeństwo, instytucje i pokój publiczny. Nie zrobiliście jednak niczego dla tych, którzy pogrążeni są w rozpaczy. Uważam, że likwidacja nędzy jest możliwa, dlatego zwracam się do was o pomoc. Posłowie słyszą te słowa i myślą sobie, z czym on tu wyskakuje? Przecież daliśmy to na plakaty i wystarczy. Nikt nie będzie walczył z nędzą, sam Bóg tak to urządził. Naiwny Hugo nie dowierza własnym uszom. Jak to? Obiecywaliście, a teraz nic? Jego konsternacja sięga zenitu. Hugo uświadamia sobie, że nie po drodze mu z prawicą. Jego kontakty z obozem władzy rozluźniają się. Czary goryczy dopełnia ustawa Falu. Były minister oświecenia publicznego, hrabia de Falu, doprowadza do przegłosowania ustawy o dopuszczeniu księży i zakonnic do pracy w charakterze nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich. Hugo staje wtedy w obronie państwa świeckiego. Nie chce kontroli kościoła nad nauczaniem, co wielu katolików i ludzi prawicy odbiera jako ostateczne zerwanie z ich obozem. Ludu, który cierpiałeś, cierpisz i jesteś dobry. Buntujesz się w swej rozbrajającej niewinności jak dziecko, którym jesteś i pozostaniesz do czasu, gdy dzięki bezpłatnej i obligatoryjnej edukacji będziesz mógł cieszyć się należną ci wiedzą. Wyborcy prawicowi popierają Ludwika Bonapartego, który już wie, że wcześniej czy później zostanie cesarzem Francji. Ocalmy republikę, ona ocali resztę. 2 grudnia 1851 roku. W nocy z 2 na 3 grudnia dochodzi do zamachu stanu. Ludwik Napoleon każe aresztować posłów i generałów republikańskich. Hugo próbuje organizować opór przeciwko uzurpatorowi i tym razem staje po właściwej stronie barykady. Robotnicy nie mają jednak zamiaru bronić republiki, która zdradziła ich w czerwcu 1848 roku. 4 grudnia powstanie upada. Dziecko dostało 2 kule w głowę. Mieszkanko było skromne i czyste. Gałązka oliwna zatknięta za obraz. Obok dziecka siedziała babka zalana łzami. Dlaczego? Dlaczego to zrobili? Przecież nie krzyczał, niech żyje republika. I wtedy Victor Hugo staje się tym, kogo znamy, bohaterem całej Francji. Kimś, kto miał odwagę sprzeciwić się zamachowi stanu i samemu Napoleonowi III. Tak oto znalazłem się na wygnaniu 12 stycznia 1852 roku. Przegnano mnie z Francji. Bóg jeden wie, na jak długo. Czuję jednak, że prawo jest przy mnie. Sumienie mam czyste. My, republikanie i wygnańcy, mamy obowiązek do wypełnienia. Pan Bonaparte przekona się o tym już wkrótce. Pourquoi
Dlaczego udaje się na wyspę Jersey, a potem na Guernsey? Z wyrachowania. Wie, że mit Napoleona narodził się na wyspie i że właśnie z perspektywy wyspy będzie spoglądał na Francję. Były to czasy, kiedy fotografia dopiero raczkowała. Hugo poprosił synów, aby przywieźli na wyspę sprzęt fotograficzny. Był jednym z pierwszych, którzy dostrzegli propagandową siłę fotografii. Na zdjęciach pozuje na kogoś, kto jest uosobieniem republiki, demokracji. Na człowieka, który samotnie rozmawia z Bogiem wśród skał i tak dalej. I dlaczego znów sięga po pióro? Jego odpowiedź jest prosta. Moje dzieło to broń. Hugo pisze jadowity pamflet pod tytułem Napoleon Mały, wymierzony w autora zamachu stanu. Publikuje również chłostę, zbiór wierszy będących oskarżeniem nowych władz. Czyszczę sobie pióro Ludwikiem Bonaparte. Biedaczyna przypiekł się dopiero z jednej strony, więc teraz obracam go narożnie. Chłosta to atak na całe otoczenie polityczne Ludwika Napoleona, na środowisko, które w czasach drugiego cesarstwa wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję do własnych celów. Hugo umiejętnie podsyca gniew opozycji. Ma świadomość, że zwalcza kogoś, komu dopomógł w dojściu do władzy i widzi, że człowiek, którego bronił, zamienia się w tyrana. Rozumie słabość systemu politycznego, nie ufa już władzy. Pan Bonaparte myli się, sądząc, iż przegnał ludzi. Przegnał nie tyle tego czy innego obywatela, ile wolność. Można wręcz powiedzieć, że skazał na wygnanie Francję. Dostrzegam niezwykle ciekawą paralelę pomiędzy Hugo na wyspie Jersey a de Gaulle'em, który przebywa w Londynie. Hugo jest sam, a mimo to mówi, jestem Francją, rozumiecie? Przecież Francja to jej urzędnicy, dziennikarze, przedsiębiorcy, całe wojsko, które stało po stronie Napoleona III, a ten tu mówi, to ja jestem Francją. Tymczasem coraz więcej ludzi uważa, że rzeczywiście to on jest Francją. Lub raczej, że mamy dwie Francje. Jedną oficjalną, napoleońską, i drugą, którą lubimy, czyli tę z trójkolorową flagą marsylianką, czyli Francję Wiktora Hugo. Potrafi jednym swoim podpisem ocalić ludzkie życie. Kiedy dowiaduje się o kimś, kogo skazano na karę śmierci, nieważne w jakim kraju, pisze prośbę o ułaskawienie i dopina swego. Nie sądzę, aby wielu pisarzy umiało się odnaleźć w takiej sytuacji. Analizuje decyzje, jakie podejmował, i dochodzi do wniosku, że w 1848 roku pomylił się. Raz jeszcze dokonuje oceny systemów politycznych. Podejmuje coś w rodzaju autoterapii. Odkrywa w sobie żyłkę radykała. Nie jest już tym samym człowiekiem, także fizycznie, jak sądzę. Z pocołowatego dandysa z tłustymi włosami zamienia się w pięknego starca. To nie przypadek, że gdy mówimy o nim dzisiaj, przed oczami mamy od razu starego Wiktora Hugo. Myślę, że po prostu pogodził się sam ze sobą, ze swoim czasem. Hugo nabiera dystansu i zmienia swój pogląd na rok 1848. Wyciąga z szuflady rękopis nędzników, który odłożył w chwili wybuchu rewolucji. Opowieść o ludziach pogrążonych w nędzy to owoc jego nowych przemyśleń i manifest utopii społecznej. Są takie fragmenty, których by nie napisał, gdyby nie rewolucja. Na przykład ten z barykadami, znacznie poszerzony w wersji z 1860 roku.
Hugo jest przekonany, że to, co dziś jest utopią, jutro zamieni się w rzeczywistość. Dlatego wprowadza więc takie postaci jak Enjolras czy Gauvin. Kiedy Enjolras, stojąc na barykadzie, przemawia do towarzyszy i roztacza przed nimi wizję przyszłości, to już wie, że sprawa jest przegrana i chodzi tylko o to, aby wlać nadzieję w serca powstańców i przekonać ich, że nie giną na próżno. Jak pokazać w literaturze ludzi, którzy nie umieją czytać ani pisać? Jak wydobyć ich z bezimiennej masy zamieszkującej biedne przedmieścia, opisywanej już zresztą przez innych pisarzy? Victor Hugo nadaje indywidualny rys takim postaciom jak Cosetta czy Mariusz. To wielka jego zasługa. Można mu zarzucać, że był wyrachowany i ambitny, ale tego mu nie odbierzemy. Ludzie ledwie umiejący czytać utożsamiali się z bohaterami Hugo, uczyli się na pamięć jego wierszy. To coś niebywałego, ta moc słowa, wielka rola pisarza. To dzięki literaturze, a nie polityce, możemy zajrzeć głębiej w duszę ludzi, w wewnętrzne dzieje społeczeństw. Polityka i literatura to dwie strony tego, co nazywamy życiem publicznym. Juliette przepisuje rękopis nędzników i roni łzy. Wydawca pisze do Victora Hugo: moi zecerzy składają pańską powieść i płaczą jak dzieci. Za to środowisko literackie przyjmuje nędzników chłodno. Nawet Lamartine uznaje, że Hugo posunął się za daleko, gdyż dając nadzieję motuchowi, odebrał ją burżuazji. Zaskoczyło mnie, a czytałam nędzników bardzo uważnie, że w powieści nie ma tych, którzy doprowadzili do rewolucji 1848 roku. To jest biała plama. Inexistants. Ce sont les blancs de Victor Hugo dans Les Misérables. Il y a une série de personnages. Mamy tu wiele fascynujących postaci, ale ani jednego robotnika, z wyjątkiem Fantyny, która zresztą umiera młodo. Qui meurt très tôt, comme on le sait. Donc le rôle concret. Tak jakby Hugo zapomniał o konkretnej roli, jaką odegrała część społeczeństwa w tym wielkim wydarzeniu historycznym. O ludziach tworzących ruch, choć nie zawsze decydujących o jego znaczeniu. Zdaniem liderów ruchu robotniczego, heroiczna i sentymentalna wizja ludu ukazana w nędznikach nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Jakby wbrew tej opinii, Hugo uznany zostaje za herolda najuboższych. Jestem dobrem publicznym, rok 1870. Drugie cesarstwo legło w gruzach po klęsce, jakiej Napoleon III doznał w wojnie z Prusami pod Sedanem 4 września 1870 roku. Hugo może wreszcie wrócić do Francji, którą opuścił 20 lat temu. Zjawia się w Paryżu jako osoba znana, choć próbował powrócić po cichu, bez rozgłosu. Nie udało mu się to. Na każdej stacji, na której zatrzymywał się jego pociąg, tłumy skandowały: niech żyje Hugo. W stolicy witał go oficjalny komitet. Był to więc raczej triumfalny powrót. Nieopisane wzruszenia. Zwróciłem się do tłumu słowami: w ciągu godziny odpłaciliście mi za 20 lat wygnania. Po upadku cesarstwa i proklamowaniu III Republiki rząd obrony narodowej przygotowuje się do obrony Paryża przed atakiem wojsk pruskich. Podczas oblężenia Victor Hugo dzieli los mieszkańców stolicy.
Paryż, który niszczy sam siebie, aby się bronić, to rzecz niebywała. Z ruin tworzy barykadę. Jestem głodny i marznę? Tym lepiej. Cierpię tak, jak cierpi lud. W ogrodzie botanicznym zabito słonia. Płakał, ale mamy co jeść. Prusacy zrzucają na nas 6000 bomb dziennie. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży praw autorskich do Chłosty Victor Hugo funduje działo, które miota pociski na odległość 8 km, dorównując pruskim moździerzom odlanym w fabryce Krupa. Będę bronił Paryża pod każdą flagą, pod warunkiem, że będzie to flaga Francji. Oto moja zasada. Trzeba zwyciężyć, lecz nie triumfować. W warunkach oblężenia rząd negocjuje rozejm i ogłasza wybory do parlamentu. Victor Hugo zgłasza swoją kandydaturę na posła, sprzeciwia się bowiem aneksji Alzacji i Lotaryngii. Mówi o sobie, że jest rewolucjonistą, a czasem, że socjalistą. Zostaje wybrany z list skrajnej lewicy, uzyskując w Paryżu 250 tysięcy głosów, co robi wrażenie. Tak się jednak składa, że wybory wygrywa prawica. Adolphe Thiers przedstawił zgromadzeniu haniebny projekt traktatu pokojowego. Rezygnuje z mandatu posła. Wygłasza wtedy płomienną mowę przeciwko oddaniu Alzacji i Lotaryngii, przeciwko traktatowi pokojowemu. Te same słowa mogłyby paść w roku 1940 z ust chociażby de Gaulle'a. Hugo mówi mniej więcej tak. Myślicie, że osiągnęliście pokój, a to nieprawda. Pamiętając o upokorzeniu, naród będzie żył myślą o zemście, będzie szykował się do rewanżu, a to skończy się wojną jeszcze bardziej krwawą niż ta obecna. Tu milknie i po chwili powtarza. Ta okrutna wojna doprowadzi do rewolucji. Mówicie, że jestem rewolucjonistą. Może i tak, ale nie za taką cenę. Wieczorem oglądaliśmy okropności wojny Goi. Piękne, a zarazem odrażające ryciny. Patrzono nań jak na termometr. Kiedy w rządowym kotle zaczynało już wrzeć, on starał się nie dopuścić do wybuchu. I taki był w istocie. Posiadał moc sprawczą, ale nie chciał wybuchu. I ci, którzy twierdzili, że posuwa się za daleko, byli w gruncie rzeczy konserwatystami. Ci zaś, którzy zarzucali mu brak odwagi, zachowywali się jak rewolucjoniści. Hugo popychał Francję na drogę rozwoju, a jednocześnie nie chciał rewolucji. Sprzeciw Hugo wobec Thiersa i Bismarcka sprawia, że prestiż poety i pisarza umacnia się. Staje się on symbolem Francji postępowej, a lewica namawia go, aby objął ster rządów. Rewolucjoniści spotykają się z nim i proszą: panie Hugo, powinien pan objąć władzę. I on się namyśla, co widać w jego zapiskach. Nie mówi tego publicznie, ale pisze tak: przez całą noc zastanawiałem się, czy mam objąć władzę. A niedługo potem notuje: tak, to mój obowiązek, ale do tego, aby podźwignąć dzisiaj Francję, potrzeba dyktatury. Dyktatura to przestępstwo, ale jestem gotów je popełnić i poniosę karę. Po ukończeniu tego dzieła, z tarczą lub na tarczy, wyjadę z Francji na zawsze. Za zbrodnie dyktatury zapłacę wiecznym wygnaniem. Po 24 godzinach rezygnuje z pomysłu i nie obejmuje władzy. Francuzi znów biją się między sobą. To wojna między Paryżem a Wersalem.
Pokój wynegocjowany przez rząd w Wersalu, a zwłaszcza sprawa Alzacji i Lotaryngii, dzieli Francuzów. Paryżanie stają do walki. Wybucha kolejne powstanie, które przejdzie do historii jako Komuna paryska. Podobnie jak w 1948, na barykady wychodzi lud Paryża. Wraca dawna duma i przekonanie, że teraz albo nigdy. C'est un moment de fierté extraordinaire. On ne cédera pas. Moim zdaniem Komuna paryska to demokratyczna i społeczna Rzeczpospolita. Republika, która wyłania się w ciągu kilku tygodni. W dniu wybuchu komuny, 18 marca 1871 roku, Victor Hugo musi pochować syna Karola. Pogrzeb odbywa się na cmentarzu Père Lachaise. Aby uregulować sprawy spadkowe, Hugo jedzie do Brukseli, gdzie mieszkał Karol. Autor nędzników obserwuje zatem rozwój paryskiej rewolucji z pewnego dystansu. Wydarzenia w stolicy śledzi z perspektywy Brukseli. Skazany jest na informacje prasowe, co ma swoje dobre i złe strony. W opinii Hugo wojna domowa wybuchła w najgorszym momencie. Najpierw należało odeprzeć atak Prus, a rewolucję odłożyć na później. Poeta nabiera dystansu wobec komuny, zwłaszcza po tym, jak dowiaduje się, że niszczone są zabytki Paryża. Krążą plotki, że płonie Louvre i pałac Tuileries. Nie mogę w to uwierzyć. Komunardzi rozstrzeliwują zakładników, głównie księży. Możecie sobie wyobrazić reakcję Hugo. To przecież wbrew jego zasadom. Serce ma rozdarte, bo nie może poprzeć Wersalu, a jednocześnie nie może stanąć po stronie ludzi, którzy postępują w sposób okrutny i straszny. Obie strony są bezwzględne. Komuna zabija 64 zakładników, a w odpowiedzi zgromadzenie każe rozstrzelać 6 tysięcy więźniów. Hugo wiele mówi o ludzie, ale go mitologizuje, choć nie tylko on. To samo robią rewolucjoniści. Hugo notuje na przykład, że lud to coś, co przemija i zamienia się w motłoch. Przeraziło go to, że tłum zgromadzony pod szubienicami domagał się śmierci dla zakładników. Armia rządowa tłumi powstanie i ściga komunardów nawet na cmentarzu Père Lachaise. Sądy polowe powołane przez rząd Thiersa skazują ich na śmierć lub deportują do Nowej Kaledonii. Atmosfera zemsty przypomina poecie najgorsze momenty z czerwca 1848 roku, staje więc po stronie komunardów. Jest jedynym intelektualistą, jedynym pisarzem, który sprzeciwia się represjom. Nawet Zola je pochwala. Pochwala je również Anatole France, który pod koniec życia będzie komunistą. Represje pochwala Georges Sand. Hugo, który był przeciwny komunie, teraz jako jedyny broni jej przed represjami. Udziela wsparcia komunardom, którzy próbują schronić się w Belgii przed aresztowaniem lub deportacją. Co oburza nie tylko burżuazję belgijską, ale także jego własnych przyjaciół. Ktoś rzuca kamieniami w okna jego domu w Brukseli, gdzie Hugo przebywa wraz z wnukami i boi się o ich życie. Szyby roztrzaskują się w drobny mak. I co krzyczą ludzie manifestujący przeciwko Victorowi Hugo? Wołają: precz z Jeanem Valjean, tak jakby postać stworzona przez pisarza była prawdziwa. Nie otworzyło się ani jedno okno, znikąd pomocy. Podobno policja była zajęta gdzie indziej. Zajrzałem z bliska w oczy śmierci, mordercy. Rząd belgijski uznał, że Hugo zakłóca porządek publiczny i nakazuje mu, aby wyjechał z Belgii. O amnestię dla komunardów pisarz będzie się upominał z uporem jeszcze przez kilka lat.
en faveur de l'amnistie pendant plusieurs années. Mam jedną zasadę, bronić przegranych. Znów kandyduje na posła do parlamentu, ale bez powodzenia. Jego wyborcy albo siedzą w pudle, albo nie żyją, albo są na wygnaniu. Dostałem 93 123 głosy. Podobno w Wersalu ktoś skomentował mój wynik słowami: to znaczy, że mamy nadal w Paryżu 93 tysiące łajdaków. Po przegranej w wyborach Victor Hugo wraca do swego domu na wyspę Guernsey, gdzie rozpoczyna pracę nad nową powieścią. Owocem jego przemyśleń na temat rewolucji francuskiej i terroru będzie rok 93. W kwestiach politycznych nie zmienia zdania. Sprzeciwiam się służbie wojskowej, chcę pokoju. Wy mówicie o wsparciu dla ubogich, ja chcę zniesienia nędzy. Wy mówicie o podatku, ja chcę odesłać do lamusa księdza, sędziego i żołnierza. Moja myśl was wyprzedza, marzę o republice ducha. Otoczenie pisarza nakłania go, aby podjął się walki o pełną amnestię dla komunardów. 30 stycznia 1876 roku Hugo zostaje wybrany na senatora, którą to funkcję sprawować będzie do końca życia. W tej sali nie byłem od 25 lutego 1848 roku. Wychodziłem z niej jako par Francji, dziś powracam jako senator. Zabrałem głos podczas dyskusji o amnestii. Stwórzcie republikę bez stanu wyjątkowego, bez knuta, wygnania i więźniów politycznych. Słuchali mnie w milczeniu. Republika jest faktem. Teraz trzeba się zająć kwestią społeczną. Demokracja triumfowała. W Senacie debatowano o sprawach, które pisarzowi leżały na sercu. O bezpłatnej edukacji, świeckiej i obowiązkowej, a także o podatku progresywnym. I wiele z tych spraw udało się przegłosować. I teraz mamy pewien paradoks. Ktoś, kto od ćwierć wieku sprzeciwiał się władzy, teraz staje się niemal jej ideologiem. Co nie oznacza, że bezkrytycznym, jeśli uważnie czytać to, co pisał. Sala imienia Wiktora Hugo w Pałacu Luksemburskim, czyli w budynku Senatu, to symbol tego, co przetrwało. A przetrwał wizerunek patriarchy republiki, który zaczynał od monarchistycznej prawicy, a kończył zaś na skrajnej lewicy. Nie interesuje mnie partia, lecz zasady. Partia to listek, który opada. Zasady to korzenie, które trwają. Po śmierci Wiktora Hugo partie, które odrzucał, zapominają na chwilę o sporach i podejmują jednomyślną uchwałę dla dobra republiki. Wszystkie partie, od bonapartystów po skrajną lewicę, głosują za pogrzebem na koszt państwa. Co oznacza, że każda z nich identyfikuje się w jakiś sposób z Hugo, z postacią niejednoznaczną politycznie, zmieniającą poglądy tak często, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Niezliczone tłumy ciągną z całej Francji, aby złożyć ostatni hołd autorowi Nędzników, który zmarł 22 maja 1885 roku.
Na polach elizejskich zebrało się 2 miliony ludzi. Tak oto poeta Republiki stawał się poetą Francji. Hugo dobrze wiedział, że jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Jednocześnie prosił, aby jego trumnę wieziono na karawanie dla biednych. Chciał zostawić taki ślad. I mamy tutaj tę dwuznaczność. Z jednej strony chce wszystkich olśnić, nawet po śmierci. Z drugiej przypomnieć, w czyim imieniu zabierał głos. Czy przewidział, że trafi do mauzoleum wybitnych Francuzów? To pytanie zadaje sobie rodzina, która nie wie, czy chciałby spocząć w Panteonie, czy może u boku ojca i matki na Père Lachaise. Ostatecznie wybór pada na Panteon, gdyż Hugo zostanie tam pochowany jako trzeci po Rousseau i Voltaire. Pogrzeb zorganizowano w ten sposób, że ci, którzy chcieli iść bezpośrednio za trumną, musieli zapisywać się w prefekturze. Pozostali mieli trzymać się chodnika. Podzielono ludzi na klasy. W prefekturze zadawano masę pytań. Czy jest was wielu? Czy będziecie nieśli jakiś transparent? Czy nie macie zamiaru podżegać do rewolucji? A tak w ogóle to czerwony sztandar jest zabroniony. Trzeba pamiętać, co rozumiano w tym konkretnym momencie pod słowem rewolucja. Ta polityczna była już faktem. Upragniony przez większość cel został osiągnięty. Nawet skrajna lewica, może poza anarchistami, popierała rządy III Republiki. Teraz jednak chodziło o kolejny etap, czyli o republikę społeczną, taką, która nie będzie ustrojem dla mieszczan, ale będzie walczyć z nędzą. To był wtedy punkt sporny. I takim pozostaje do dzisiaj. Wersja polska, Platforma Kanal Plus. Tekst Jan Maria Kłoczowski. Czytał Paweł Straszewski.